Zanim polską sceną kulinarną zawładnęli Magda Gessler i Robert Makłowicz, rządziła ona. Jej książki stanowiły prawdziwą Biblię kulinarną dla całych pokoleń Polek, a ich autorka zyskała taką popularność, że pod względem liczby sprzedanych egzemplarzy wyprzedziła nawet samego Sienkiewicza. Dziś w Wielkiej Historii z Olą Zaprutko-Janicką przedstawiamy Lucynę Ćwierczakiewiczową. Matkę polskiej kuchni, która w XIX wieku ukształtowała to, co do tej pory jadamy na obiad. Nic nie zapowiadało, że Lucyna von Baumann, urodzona w 1829 roku w Warszawie, zrobi jakąkolwiek karierę. Młodość miała zwyczajną. Jak wiele podobnych jej dziewcząt, odebrała staranne wykształcenie domowe. Jego istotą wcale nie była prawdziwa edukacja. Nie uczono młodych panien geografii, historii, matematyki. Zamiast tego uczyły się konwersować po francusku, śpiewać arie operowe, a do tego pobierały lekcje malarstwa, rysunku, gry na fortepianie. Jak pisze Marta Sztokwisz w książce Pani od obiadów, matka Lucyny wcale nie nakładała jej jakichś specjalnych restrykcji, nie narzucała swojego gustu ani sposobu życia, ale w prawdziwą edukację inwestowała tylko w przypadku jej brata Karola. To od chłopaka oczekiwano, że będzie w przyszłości pracować i zarabiać na życie. Tymczasem Lucyna, jak każda ówczesna kobieta z wyższych sfer, miała dobrze zarządzać domowym budżetem i stanowić oparcie dla swojego męża. To było w oczach jej matki nawet ważniejsze od znajomości języków czy zasad kurtuazji. Początkowo jednak Lucyna wcale nie miała ochoty zajmować się domem. Do zainteresowania się kuchnią zmusiła ją, i to dosłownie zmusiła, jej własna mama. I to, jak się okazało, ze wspaniałym skutkiem. Gdy na horyzoncie pojawił się kandydat do ręki dziewczyny, niejaki Franciszek Staszewski, nieletnia wówczas Lucyna, była w stanie oczarować i jego rodzinę wystawnym obiadem. Co ciekawe, przyszła panna młoda wzięła udział w rozmowach dotyczących ustaleń majątkowych, co jest bardzo nietypowe jak na tamtą epokę. Lucyna wykazała w tym miejscu przebłysk swojego przyszłego talentu biznesowego i zadbała o swoje interesy. Po zawarciu małżeństwa para wyjechała do majątku pod Półtuskiem, a Lucyna po raz pierwszy podjęła samodzielną karierę gospodyni. Bardzo szybko dał o sobie znać jej wrodzony głód wiedzy. Od razu zaczęła interesować się wszystkim, co rosło w gospodarstwie. Pamiętajmy, że to była panna wychowana w Warszawie, która nie miała styczności z dbaniem o stan ogrodu, pilnowaniem tego, co dzieje się w oborze, stajni, czy dbaniem o ogród kwiatowy. Ogrody dworskie pełne warzyw, sady z soczystymi owocami, świeże mięso z własnego gospodarstwa i dostęp do dziczyzny dały jej bardzo szerokie pole do popisu kulinarnego. Młoda pani Staszewska bacznie obserwowała życie sąsiadów i zaczęła pilnie notować to, czego była świadkiem. Widziała skrupulatnie prowadzone zeszyty wydatków, szczegółowe dyspozycje wydawane dla służby i przekazywane z pokolenia na pokolenie, dosłownie z pokolenia na pokolenie sprawdzone sposoby. Na polu gospodarczym Lucyna radziła sobie doskonale. Stała się wspaniałą gospodynią, dzięki czemu mogła się popisywać przed sąsiadkami, bo to była jedna z tych cech kobiet, które były wówczas niesamowicie cenione. Mąż tymczasem coraz mniej czasu spędzał w domu, ciągle jeżdżąc do Warszawy w tak zwanych interesach. Staszewska zaszła w ciążę, która na moment dała jej nadzieję na odbudowę związku. Niestety, jak to często bywa, Lucyna straciła dziecko i wszelkie złudzenia. Pasmo nieustannych kłótni popchnęło ją do niełatwej przecież w tej epoce decyzji o rozwodzie. Lucyna miała 22 lata, gdy dobiegł kresu jej nieudane małżeństwo. Odzyskanie równowagi zajęło jej sporo czasu, jednak znów wyszła do ludzi i wtedy poznała pana Stanisława Ćwierczakiewicza, statecznego urzędnika z biura paszportowego. Tym razem dopasowanie małżonków było wprost idealne. Lucyna znalazła solidnego partnera na całe życie, o którego będzie się troszczyć, a który dla niej będzie najprawdziwszą kotwicą. Małżonkowie mieszkali w rodzinnym domu Lucyny, gdzie coraz bardziej postarzała matka stopniowo oddawała ster rządu w jej ręce. Ćwierczakiewiczowa tymczasem rozkwitała. Chodziła na odczyty, zapraszała do siebie interesujących ludzi i nabierała coraz większej wprawy na polu kulinarnym. W towarzystwie słynęła już z wybornych likierów, konfitur i marynat,
a goście, otrzymując zaproszenie do jej domu, od razu zaczynali się cieszyć na wyświęcity posiłek, jaki z pewnością będzie na nich czekać. Wreszcie Ćwierczakiewiczowa podjęła decyzję. Swoje przepisy i porady, gromadzone przez całe lata, zbierane od sąsiadek, znajomych, spisywane z gazet, starych książek i tyle razy wychwalane przez gości, postanowiła wydać w formie książki. Na pierwszy nakład pożyczyła pieniądze od znajomego i przez długi czas obawiała się, czy nie zostanie z wielkim długiem. Był rok 1858, gdy na półki księgarń trafiły jedyne praktyczne przepisy konfitur, różnych marynat, wędlin, wódek, likierów, win owocowych, miodów oraz ciast. Długaśny tytuł nie odstraszył czytelników. Wbrew obawom przyszłej gwiazdy, nakład rozszedł się szybko, a ona nie tylko zwróciła dług znajomemu, ale jeszcze udało jej się na tym zarobić. Przed niemal 30-letnią kobietą otwarły się zupełnie nowe perspektywy. W mieszkaniu Lucyna przygotowała sobie kącik do pracy i zasiadła do przygotowania kolejnych publikacji. Tym samym stała się zupełnie nowym rodzajem kobiety, kobiety pracującej, kobiety walczącej o swój byt i kobiety samodzielnej i decyzyjnej. Przepisy i porady Ćwierczakiewiczowej wprowadziły zupełnie nową jakość do polskiej kuchni. Autorka czerpała inspiracje ze znanych przepisów, rodzinnych i zagranicznych, ale opracowywała je na nowatorski sposób. Przede wszystkim preferowała lekkie dania, które nie tonęły w nadmiarze tłuszczu i zawiesistych sosów. W swoich poradach gospodarskich podkreślała, że równie ważny co potrawa jest sposób jej podania. Podpowiadała także kobietom, że obiad wcale nie musi być drogi i wyszukany, by był smaczny. W 1860 roku wydała 365 obiadów za 5 zł przez autorkę jedynych praktycznych przepisów Lucynę C. Ta książka na zawsze zmieniła jej życie i przyniosła prawdziwą sławę. Już wkrótce Lucyna była na ustach wszystkich. Wydawała kolejne publikacje, na których zaczęła zarabiać coraz lepsze pieniądze. Jej nakłady dorównywały najpoczytniejszym pisarzom epoki, co ironicznie skomentował w swoim felietonie Bolesław Prus, stwierdzając: o czym u nas nie marzył Mickiewicz, to zrobiła pani Ćwierczakiewicz. Z kolei dramaturg Marian Gawalewicz pisał, że informacje o nakładach 365 obiadów dosłownie go zgnębiły i upokorzyły, bo o podobnych liczbach nie mógł nawet pomarzyć. Lucyna prześcignęła pod względem czytelniczego zainteresowania nawet sławnego autora powieści przygodowych, Henryka Sienkiewicza. Tak, tego Sienkiewicza. Pojawiła się też na warszawskich salonach, choć wszyscy bali się jej ciętego języka i drobnych lub całkiem sporych złośliwości. Gdy odwiedzała znajomych i zauważyła gdzieś warstewkę kurzu, potrafiła zostawić na nim palcem autograf i po czasie zapytać gospodynię, czy znalazła jej wizytówkę. Tym niemniej w kwestiach marketingowych radziła sobie wprost wyśmienicie. Była najprawdziwszą pionierką rozpieszczania dziennikarzy. Gdy posyłała kolejne książki do recenzji, dołączała do nich wiktuały ze swojej spiżarni. Zachwyceni nimi byli m.in. Bolesław Prus. Jego komentarz dla Kolędy dla gospodyń autorstwa Ćwierczakiewiczowej przytacza Marta Sztokwisz w książce Panie od obiadów. Ktoś powiedział, że do sakramentu małżeństwa potrzebne są następujące kwalifikacje: pełnoletność, wolna, a nie przymuszona wola i 365 obiadów za 5 zł. Otóż jak obiady Ćwierczakiewiczowej stanowią integralną część małżeństwa i niezbędną umysłową przyprawę miodowych miesięcy, o ile epoka ta godzi się z umysłowością, tak kalendarze wymienionej autorki są koniecznym składnikiem naszej literatury gwiazdkowej. Śnieg, post, opłatki nie dowodzą jeszcze bliskości Bożego Narodzenia. Dopiero gdy wyjdzie z druku Kolęda dla gospodyń, czujesz w powietrzu Wigilię. Niczym król Stanisław August Poniatowski, Lucyna Ćwierczakiewiczowa w swoim mieszkaniu w Warszawie zaczęła organizować obiady czwartkowe. Bywali u niej artyści, literaci, dziennikarze, wszyscy, którzy liczyli się wśród warszawskiej śmietanki intelektualnej. Jeden ze stałych bywalców tych przyjęć, cytowany w pracy Lucyna Ćwierczakiewiczowa Jerzego Frankę, wspominał: co tydzień biegły zaproszenia jak nakazy dla znajomych, a często nieznajomych, wyzywając na łyżkę rosołu, na herbatę z niespodziankami, na słynne figi garnuszkowe lub wieczory tańcujące. I cały świat bywał u pani Lucyny, lękając się obrazić ją odmową.
Było tajemnicą Poliszynela, że urażona Ćwierczakiewiczowa potrafiła językiem łajać brutalniej niż frózgą. Przekonały się o tym dziewczęta do towarzystwa, których cały korowód przez lata przewijał się przez jej domostwo. W 1899 roku w swoim kalendarzu autorka umieściła tekst „Sylwetki moich panien do towarzystwa”, który prasa warszawska zgodnym chórem określiła mianem paszkwilu. Kucharka co prawda nie wymieniła dziewcząt z użyciem pełnego imienia i nazwiska, jednak podała takie szczegóły, które pozwoliły osobom znającym je bezwzględnie dowiedzieć się, o kogo chodziło. O jednych pisała, że były złodziejkami, o kolejnych, że brudasami, a o jeszcze innych, że okazywały się wyjątkowo głupie. Za te słowa spotkał ją prawdziwy lincz. Była atakowana tak zaciekle, że wycofała się z życia publicznego, zaprzestając publikowania książek. Nadal prowadziła tylko kącik porad w jednym z czasopism dla pań. Lucyna Ćwierczakiewiczowa, ta XIX-wieczna gwiazda i nie bójmy się tego słowa, matka polskiej kuchni, umarła sama 26 lutego 1901 roku. Jeśli spodobała Wam się ta historia, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i czekajcie na kolejne, już wkrótce nowe materiały.